Dobra, teraz pokażę Wam, jak wyciągnąć sobie zegary z Mercedesa 190. I tam czytałem, szukałem wiadomości na różnych forach i znalazłem coś takiego, że trzeba odkręcać tą pokrywę, dostawać się od spodu, żeby odkręcić sobie linkę prędkościomierza. Ale to wszystko to jest gówno prawda, ponieważ nie ma tam na tyle miejsca, żeby dostać się od spodu, tak? Nawet nie trzeba ściągać tej pokrywy, żeby odkręcać, żeby wyciągnąć ten licznik i odkręcić tą linkę od prędkościomierza, która idzie prosto do skrzyni biegów. Tak naprawdę i samochodu też podnosić nie trzeba. Trzeba tylko po prostu wiedzieć, jak to zrobić, tak? Mówię, ja się dowiedziałem, dlatego Wam to pokazuję. Mówię, bo rozpierdoliłem rzeczywiście, żeby do tego dojść, to rozkręciłem całe wnętrze, żeby ogarnąć to, jak to zrobić, żeby nie narobić dużo szkód, tak, w samochodzie, żeby nie popękały plastiki, te sprawy. Także jazda jest tego typu, że by to sobie wyciągnąć, to trzeba dobrać się do wentylatora, tak, do tych kratek wentylatorów z tej strony. No ale najlepiej używać jakichś plastikowych narzędzi, tak, ja mam takie szpatułki, nie wiem nawet z czego to jest, skądś mam. I ten, i należy wyciągnąć sobie tą kratkę. W ten sposób. O, tak, tak to wygląda. To się trzyma na takim tym. I cała filozofia. Teraz należy sobie wyciągnąć ten plasticzek. Jazda jest tego typu, że on się tutaj tylko trzyma na takich. Zaraz Wam pokażę lepiej. Tak, teraz sobie trzeba wyciągnąć ten plasticzek. On się tutaj trzyma tylko na takich właśnie zawiasach. I ich jest cztery. Tylko one są bardzo twarde, tak? I żeby to zrobić, trzeba używać bardzo cienkich narzędzi, tak? Ja użyję czegoś takiego, bo nie mam niczego innego plastikowego, żeby to zrobić. Więc tak, bierzemy sobie takie narzędzie i podwadzamy to, żeby to wyszło na zewnątrz. Już zjebałem. Żeby to wyszło na zewnątrz. Jedno, drugie. Także przy okazji trzeba to wyciągać, tak, bo to zaraz wraca na miejsce wszystko. To dupa z tego jest. Chcę podwadzić i najlepiej coś tu wsadzić, żeby coś zostało. Najlepiej jakiś może się pokrył. W ten sposób można sobie uwolnić to. Oczywiście mój samochód jest stary, już używany i jazda jest tego typu, że ten plastik już jest popękany tutaj. Ale w ten sposób właśnie trzeba to wyciągnąć. O, i tak to wygląda. Tak. I dobra, jak mamy to już wyciągnięte, należy sobie wziąć i złapać za licznik i go po prostu wyszarpać. On się trzyma tylko na wcisk. I trochę z jednej. Trochę z drugiej, tak? Żeby wyszedł ile on tam może sobie wyjść. Tyle. Tak naprawdę, że on lata mi śluzem, ale dalej nie pójdzie, bo go trzyma linka i przewody. Znaczy w sumie to głównie linka, nie? I jazda jest tego typu, no jak nie wiadomo jaki byk będzie, no to tego nie zrobi, tak? Bo jazda jest tego typu, że trzeba wsadzić tutaj łapę. Tutaj bardzo głęboko, tak, i wymacać linkę. O,
i jazda jest tego typu, że przekręcając sobie te zegary, tak, żeby ta strona jest bardziej na zewnątrz niż ta, można sobie wziąć i tą linkę po prostu odkręcić. Właśnie to robię. Odkręcam. O, i teraz już drugą ręką wyciągam, jak już odkręcona. I zegary wychodzą mi na tą odległość, tak? Ponieważ teraz trzymają ją przewody, można sobie wziąć, wyciągać przewody. O i tak, tak to wygląda. Tyle jest tu na zewnątrz. Z tej strony mamy trochę więcej miejsca i dlatego zaczynamy. O, z tej strony mamy trochę więcej miejsca, żeby powyciągać wszystkie przewody, dlatego zaczynamy z tej strony je wyciągać. A później jak one będą wolne, przekręcamy ten licznik i wyciągamy przewody z tej strony, tak? Dobra, także pokażę Wam, jak to ogarnąć. Dobra. I tak. Przekręcam sobie, żeby miał tutaj trochę miejsca i po kolei jedziemy. Od góry, od dołu. Wszystkie przewody, jakie tutaj są, wyciągamy. No i to już u mnie było 3, tak? Z tej strony. Pozostaje. I teraz sobie przekręcamy licznik. Zobaczcie teraz, ile jest miejsca, żeby go przekręcić, nie? Znacznie więcej. I teraz sobie przekręcamy w ten sposób. I sobie odpinamy kolejne przewody. Ten jest wielogniazdowy jakby, taki, taka wtyczka. I ciężko ją tutaj wyciągnąć w ogóle. Bo się frania trzyma jak mało co. Dobra, jedna poszła. Później za taką kostką jest kolejny przewód. Trzeba tylko uważać, żeby nie ruszyć tej kostki, bo można się pomylić. Wyjęłaś, dziadu. Spoko. Wyszło. No i przewód ciśnieniowy, tak, od tego, od ekonomizera. Trzeba odpiąć. No i to tyle. U mnie to jest tyle. I licznik jest wolny, prawda? Tak to wygląda z tej strony. Oj tak. I co ściągnąłem? Ściągnąłem to wnętrze, tak, tą wtyczkę. Tą dużą wtyczkę. Tutaj małą czteropinową wtyczkę. Ściągnąłem sobie linkę prędkościomierza. Ściągnąłem tutaj wtyczkę od oświetlania, to jest chyba od oświetlania, nie wiem. I co? I wciągnąłem tą wtyczkę. I jeszcze tutaj te dwie takie trójkątne. I to tyle, tak? I w ten sposób wygląda zegar. Możecie to zrobić sobie bez rozbierania większej ilości samochodu, jakby, tak? Bez jakiegoś problemu. No i to by było na tyle, tak? Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Mówię, na pewno pomogło, tak? Bo jazda jest tego typu, że to, co się odczytałem na forach i te sprawy, no to myślałem, że sam coś znajdę, ale tak naprawdę nic nie znalazłem i sam musiałem kombinować, jak to zrobić, żeby było dobrze. I dlatego mówię Wam, pokazuję, że jak komuś przyjdzie do rozbierania, bo te samochody są coraz starsze, coraz więcej rzeczy się psuje. Mówię, i nawet jeżeli ktoś znajdzie do wymiany taki licznik czy coś, no to będzie wiedział, jak to zrobić bez inwazyjnego jakby rozbierania tego wszystkiego, prawda? Także co, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.